Witajcie na kanale ZEPTOBOX. Z tej strony Waldemar Wawer. A w dzisiejszym odcinku coś, co dwa tygodnie temu na live było, kiedy był Sławek z kanału Panele Fotowoltaiczne. No i tam rozmawialiśmy, że energia bierna dotyczy tylko i wyłącznie osób z taryfy C. No i oczywiście firmowych, czyli C i wyżej albo niżej. Zależy jak to traktować. W każdym razie nie dotyczy użytkowników z taryfy G. Czy oby na pewno? Ja cieszyłbym się, żebym w wielu kwestiach się mylił, żeby moje doświadczenie Moje jakby. Moja sprostrzegawczość nie była tak dobra, i żebym nie miał wiele razy racji. No ale niestety okazuje się, że taryfy. G również są obarczone problemem energii biernej. I znowu, co to jest ta energia bierna? Ja wiem, że ja znowu tak bardzo kolokwialnie wszystko powiem, ale i wiem, że oglądają mnie profesjonaliści, jak macie. Inny przykład, jak ludziom powiedzieć, co to jest energia bierna? No to jakby piszcie w komentarzach, fachowcy. Tutaj właśnie o to chodzi, że, żeby nie zamotał. Ale energia bierna to jest jakby ta energia, która do nas, do gniazdek cały czas jakby dolatuje, no w kolokwialnie mówiąc, natomiast nie jest odbierana. No bo w gniazdku to napięcie już jest, nie płynie jedynie prąd, ale właśnie czy on nie płynie? No właśnie, zaczyna płynąć ten prąd nawet bierny i to tak najprościej można znaleźć. Tam jest jeszcze energia bierna, indukcyjna, pojemnościowa i ja Wam tam pokażę teraz tutaj gdzieś przebitkę mojego licznika. Tam sobie możecie poprzełączać po kolei te kilowaty. Ale po co o tym wszystkim mówię, bo dosłownie kilka dni temu... Bartek z kanału Smart Dom 2.0, przy okazji zapraszam na jego kanał, jak ktoś lubi robić sobie automatyzację w domu, bo u mnie tego na kanale, no i gliznąłem tego tematu, tego Evelinka, chociaż wszystko mam praktycznie na Evelinku, łącznie z kogeneratorem, ale mniejsza z tym, to tak odsyłam przy okazji Smart Home'a, Smart Domu. Yy, ale właśnie Bartek podesłał mi swoją świeżutką, świeżuteniu, umowę. Z, akurat z PGE, bodajże operator to jest, yy, już nawet nie wiem jak to się nazywa, ale yy, PGE dystrybucja. O, chyba tak. Ale o co chodzi? Yy, że w, w załączniku do umowy, który mi przesłał, który oczywiście jako załącznik do umowy tworzy jej integralną część, yy, jest coś takiego jak warunki przyłączenia. Yy, Piątej grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV, no czyli 400 V inaczej mówiąc. I teraz, co jest najistotniejszego? Tutaj jest punkt 11 parametrów technicznych. Mówi tak. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż tangens fi równe 04,04. I teraz... To jest stosunek mocy czynnej do biernej. On wynika właśnie jakby z mocy pozornej. No, ale dobra, już nie chcę się w to zagłębiać, bo znowu to będzie zbyt skomplikowane. A ja znowu kolokwialnie coś tłumacząc, źle to jeszcze wytłumaczę. Co do zasady, chodzi o to, że zobaczcie, że zakłady, właściwie operatorzy systemów dystrybucyjnych przemycają nam do umów, nawet w takich warunkach przyłączenia, właśnie to, że. Moc bierna nie może być większa niż 0,4 tangensa tego mocy czynnej. To oznacza, że akurat w tym przypadku, jeżeli mówimy o tangensie mocy czynnej i biernej, jak znowu nie mylę tam się, to to jest właśnie 0,4 z jedności. Czyli dla przykładu, jeżeli będziemy używać 100 kWh, będziemy mieli energii czynnej zużyte, a 40 kilowatogodzin kilowarów właściwie kilowarów energii biernej to nie ma problemu. Nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze. Natomiast jeżeli weźmiemy taką sytuację, że przekroczymy, że zrobimy 41 kilowatogodzin, no to właśnie w zależności od jakby sposobu liczenia tej w mówiąc, kary, ale ja się spotkałem tylko z takimi, bo Inaczej, no, chodzi o to, że za te 41 kW też Wam policzą. Nie za jeden kW, który przekroczycie, tylko za 41. Oczywiście piszcie mi, czy w domu, właśnie przejrzycie sobie te statystyki w liczniku. Ja mam te wartości bardzo duże, ale pamiętajcie też, że zużycie na tym liczniku jest bardzo duże. Ja na, w tym momencie nie mogę tego nawet skomentować, bo nie pamiętam jakie tam wartości były, więc tutaj nie chcę wy to widzicie tutaj z boku właśnie pokazywałem wam. Ale chodzi o to, czy właśnie ktoś przekroczył. Ktoś przekroczył to 40% kilowarów względem kilowatów. Niektórzy mówią, że to się liczy w mocy, a nie w jednostkach ilości kilowatogodzin, czyli Niby jedni twierdzą, że niektórych nie interesuje, że Wy przy 10, czy tam, no dobra, przy tym 1 kilowacie zużywacie 400 watów mocy biernej, że to właśnie zakłady interesuje, a inni mówią, że przy 1 godzinie nie może być zużyte więcej niż 0,4 kWh, 0,4 kWh. Więc no to by były dwie różne jednak jednostki, bo co innego jest. Przy zużyciu, szczególnie jak podłączamy jakiś silnik 10 kW, żeby ten jeden silnik moc, bo w tym momencie pobierana moc czynna jest 10 kW na przykład, a jeszcze biernej powiedzmy 0,4, no ciężko jest właśnie taki silnik, tam zazwyczaj jest mniej. Ale suma tych wszystkich mocy biernych, mój licznik chyba już nawet tam moc bierną pojemnościową i moc bierną indukcyjną właśnie nawet już liczy oddzielnie z tego, co tam widziałem. Chwilowo. Tylko nie wiem, czy to się tyczy kilowarów i kilowatogodzin, czy jednak liczy się moc w danej chwili. Tego już Wam nie powiem. Może Wy napiszcie, jak tam macie to rozliczane. A nawet jeżeli nie w taryfie G, bo mi chodzi oczywiście o taryfę G. Bo zobaczcie, że już taka furtka w tych warunkach jest otwarta do naliczania tych opłat. No i właśnie chodzi o to, czy ktoś w taryfie G to dostał, bo ja wiem, że kiedyś ktoś z moich widzów już o tym pisał. A w ogóle to przemycanie tego 04, tanga 04, ja już widziałem w 2014 roku, czyli to jest preceder, który się dzieje już od co najmniej 10 lat. Czyli chodzi o to, że przy każdej, tak jak tu w przypadku Bartka, on zwiększa sobie moc przyłączeniową. Więc przy każdej okazji oni te regułki twierdzą: Nie, nie, my nie możemy tego wykreślić, tak jak było, że to aneksem. To nie jest aneks do umowy. Zobaczcie, jak oni cwaniacko to robią, tylko to jest nowa umowa, mimo że to tylko jest zwiększenie przyłącza. Według mnie do takich rzeczy powinien być aneks, a jeśli umowa, to dlaczego aż tak drastycznie zmieniają się warunki względem tej poprzedniej? To jest zawsze bardzo niebezpieczne. No i tutaj też właśnie u Bartka chodziło o to, że Bartek się boi, żeby czasami... Nie wyłączyli mu tego net No ja też bym się bał, przy przypadku takiej umowy, jak tutaj czytałem, no dziwne jest, że nigdzie nie jest zaznaczone, że a pozostałe warunki pozostają takie same. Nie ma takiej informacji. Jest tylko, że tam odsyłają ciągle do tych ogólnych warunków świadczenia usługi. No więc, a w ogólnych warunkach świadczenia usługi to jest w ogóle Galimatias, tam jest mnóstwo tych definicji, niedefinicji, tego wszystkiego. Właśnie więc. Naprawdę zwróćcie na to uwagę, co pokazują Wasze liczniki. Może ktoś z Was znajdzie się taki, który ma licznik, liczydło, które pokaże, że liczydło zużycia kilowatogodzin jest właśnie nawet mniejsze albo takie same jak kilowarów. Fajnie by było. Może ktoś z Was, słuchajcie, przeklikajcie te swoje liczniki, proszę Was. I jeżeli będzie sytuacja, że właśnie tych, mm, chociaż 50% będziecie mieli na taryfie G, to już napiszcie do mnie. Ja zawsze tam staram się zachować. Waszą anonimowość, jeżeli nie chcecie być pokazywani, więc nie martwcie się tutaj o to. No i właśnie przyślijcie mi, jeżeli będziecie mieli tych kilowarów więcej. W zależności od licznika to są różne te podpunkciki. Ogólnie one są niby ustandaryzowane, ale tak naprawdę różni producenci liczników różnie to biorą. Więc ja tu Wam właśnie pokazuję jeszcze raz przy okazji te moje rzeczy, które tu w liczniku się przewijały. No, i tyle, no, musicie na to naprawdę bardzo uważać, i w tym materiale nie będę już poruszał żadnych innych wątków. Skupmy się tylko na tym, komentarze, proszę też, tam walcie. I właśnie jak wytłumaczyć moc bierną takiemu lajkowi, w cudzysłowie mówiąc ulicy, gościowi, który nie jest elektrykiem, który się tym wszystkim nie zna, nie rozumie zasady działania prądu przemiennego, bardzo często używa sformułowania zmienny prąd, i takiemu komuś trzeba wytłumaczyć, co to jest. Właśnie moc czynna, moc bierna, I jeszcze do tego wszystkiego moc pozorna. Czyli, niby, to jest proste, bo to jest suma tych dwóch mocy. Energię bierną najczęściej występuje przez oświetlenie LEDowe. Szczególnie te żarówki, które są bardzo małe, no, trzeba na to bardzo uważać, bo one mają najprostsze przetwornice. No, zauważcie, że w takiej żarówce z gwintem. GU27, tak, takim najpopularniejszym. O ile dobrze pamiętam. No, jeżeli będzie właśnie żarówka taka zwykła, to tam najczęściej ta przetwornica jest mała, czyli zawiera mało elementów i nie do końca to jest wszystko odfiltrowane i właśnie bardzo często piszecie do mnie jako widzowie, że wymieniłem prawie wszystkie żarówki na ledowe, świeci się całą noc, oświetlenie na zewnątrz i mam ogrom Energii biernej właśnie z jakiegoś powodu. No właśnie to jest spowodowane tym, ta energia bierna. Macie spowodowane to tym, że właśnie ta przetwornica tą energię bierną wam tam wtłacza. I większość zasilaczy impulsowych, szczególnie tanich, więc dlatego zawsze powtarzam, jeżeli kupujecie zasilacz impulsowy, przeliczcie to, no bo Wy tej energii biernej nie widzicie, ale zakład energetyczny ją widzi, a szczególnie transformator najbardziej stęka. Później, yy, ledwo ciągnę, bo mam 200 kW mocy, 100 kW leci czynnej, a jeszcze do tego 100 biernej, czyli taki transformator już ma zakres swojej mocy przekroczony. No i oczywiście rozwiązaniem jest, gdy mamy fotowoltaikę, włączenie odpowiedniej opcji, czyli opcji takiej, która właśnie stanowi to, żeby energia czynna z fotowoltaiki została zamieniana. Wtedy jesteśmy jakby nie pobieraczem tej energii biernej, tylko wytwórcą tej energii biernej, co jest bardzo zdrowe dla sieci energetycznej. Czyli jeżeli taki falownik będzie sobie wysyłał, oczywiście za tą moc bierną nie mamy płacone. Więc to jest też taka inna kwestia, że to nie jest płacone. Ale co do zasady właśnie, żebyście mniej więcej tak mieli ten temat wyjaśniony, żeby znowu ten odcinek nie trwał pół godziny, mam nadzieję, że wszystko dosyć to zrozumiale powiedziałem. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze właśnie, za lajki i za udostępnienia tego filmu. To tyle. W końcu. Hej.